Dzień dobry, witam. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I od razu powiem, że podglądamy sobie tutaj, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, czy będzie 11-osobowy pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Na razie jeszcze sędziowie nie weszli na salę. Panie marszałku, Sejm rozpoczął jednodniowe posiedzenie i to była idealna okazja do tego, dla PiS-u, żeby zająć się projektem, który PiS przyniósł do Sejmu, projektu o Trybunale Konstytucyjnym, zmniejszającym ten pełny skład z 11 do 9 i przeciąć, jak chce PiS, ten spór buntowników w Trybunale, ale ten projekt na razie nie jest procedowany. Pana zdaniem, dlaczego PiS-owi się nie spieszy? Jak u Hitchcocka, panie redaktorze, podglądamy, co się stanie w Trybunale. Czy te obiboki w składzie pełnym przyjdą do pracy, czy nie? To jest skandal, żeby zarabiać 20 kilka tysięcy złotych i robić łaskie Rzeczypospolitej. Ale panie marszałku, i PiS... Oni robią łaskie Rzeczypospolitej, że orzekają. I PiS to jest kładzie, skandal. I PiS kładzie w Sejmie ustawę, która miała w domyśle rozwiązać problem buntowników w Trybunale, ale nie spieszy się PiS, choć jak wiemy obaj, jak PiS chce, to w jeden dzień potrafi ustawę przepchnąć. Nie, dlaczego tego nie wiemy, robi? Wiemy to dzisiaj, panie redaktorze. Po pierwsze, patrząc, co tu się dzieje, czy łaskawcy z Trybunału Konstytucyjnego, bardziej zwanego Trybunałem Kulinarnym, przyjdą i zaczną orzekać. Za co ci panowie biorą pieniądze? Pytam się jeszcze raz, za co bierzecie pieniądze? Kompromitujecie się, panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, tocząc wewnętrzne walki pomiędzy kaczystami i ziobrzystami. To jest skandal, jakiego jeszcze Polska nie widziała. A PiS, pana zdaniem, nie zabiera się tak szybko za ten projekt ustawy, bo nie ma większości Ziobry? Bo nie ma Ziobry. Większości i być może w jakichś targach, o których nie mamy pojęcia, okaże się, że łaskawcy wyjdą w pełnym składzie i to jest dzisiaj test. Wiadomo już jedno, że na tym posiedzeniu, ono zresztą nie było dedykowane tej sprawie, tylko sprawom rolniczym. Ten projekt nie ma szans przeprocedowania, bo prace się toczą. Pani marszałek musiałaby zwołać prezydium Sejmu w tej kwestii. To się nie stanie. Wiemy jedno, że druk ma numer i został skierowany do komisji. I oczywiście czekają na enter. Pierwsza informacja przyjdzie z Trybunału. Druga, być może będą jakieś inne rozwiązania wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Może się pogodzą łaskawie i dzięki temu pogodzeniu Polacy dostaną 160 miliardów. To jest, panie redaktorze, niedopuszczalne. Są kraje Unii Europejskiej, które już rozliczają te projekty. Tymczasem my czekamy, aż łaskawie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjdą orzekać. Jeszcze a jedno trzeba, ale... Pamięta pan 2015 rok, kiedy pisowcy mówili, że to jest skandal, spotykają się przy ciasteczkach i przy Prawo kawie. Prawo i Sprawiedliwość samo zmieniło ustawę o Trybunale, mówiąc, że pełny skład to 11 sędziów teraz. Tak mówi, nie, nie, 9 to lepiej. Jeśli będzie potrzebna ustawa, ta, którą przyniósł PiS, żeby rozwiązać problem w Trybunale, czy poprzecie, czy opozycja poprze, jest skłonna poprzeć ten projekt? Nie, bo daliśmy już raz zielone światło. To zielone światło było dane przy ustawie o Sądzie Najwyższym, które oczywiście nie było o Sądzie Najwyższym, tylko o pieniądzach z KPO. Oczekiwaliśmy wtedy od PiS-u jednego. Damy zielone światło, wstrzymamy się, dzięki czemu będziecie mogli tę ustawę przyjąć. Krótko, Trybunał Konstytucyjny, sędziowie Trybunału wyszli w niepełnym składzie i po chwili wyszli, czyli chyba... Czyli weszli i wyszli i się narobili. Czyli bunt nie jest prawdopodobnie zakończony. Rozmawia... Czy pan wie, panie redaktorze, ile każdy z nich zarabia pieniędzy? Niech się Polacy dowiedzą. Moim zdaniem ponad 20 tysięcy, plus jeszcze inne synekury. To za to dzisiaj, drodzy rodacy, płacicie. Weszli i wyszli. Marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zostaje w naszym studiu. Rozmawiamy dalej. Zapraszam na rmf24.pl, do radia internetowego rmf24 i na wszystkie kanały społecznościowe. Zapraszam. Panie marszałku, zostając jeszcze chwilę przy Trybunale, mówi pan, nie poprzemy tego projektu. Jest jakieś inne rozwiązanie? Czy opozycja, czy PSL ma pomysł, jak przerwać ten pad w Trybunale, w którym część sędziów, sześcioro sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału i Trybunał nie może zająć się kluczową dla KPO ustawą o Sądzie Najwyższym? Nie my jesteśmy autorami tej gangreny, która toczy wymiar sprawiedliwości i nie my jesteśmy od znajdowania rozwiązań. Powiedziałem jeszcze raz, panie redaktorze, przy ustawie o Sądzie Najwyższym daliśmy zielone światło. Tak jak wszystkie partie opozycyjne, wstrzymaliśmy się, dzięki czemu ustawa mogła być przyjęta przez parlament. I co się okazało? Że pan prezydent, którego pominięto w tym samym procesie, uznał, że trzeba ją skierować do Trybunału. Wiedział przecież prezydent doskonale, co się dzieje, że w tym Trybunale nie ma zgody i nie będzie możliwości zebrania pełnego składu. Ale to znaczy stajecie... To nie jest nasza wina, panie redaktorze. Mówicie, nie nasz bałagan. Nie. Nasz kraj, nasza ojczyzna, nasi rodacy, którzy przez tych nieudaczników nie mają pieniędzy. Taka dzisiaj jest odpowiedź partii opozycyjnych, panie redaktorze. I nie ma żadnego innego rozwiązania?
tego problemu? Czy już PiS-owi nie zależy na rozwiązaniu, bo wyborcy przyzwyczaili się już chyba do tej myśli, że pieniędzy z KPO przed wyborami nie będzie? Czekamy na propozycję. Jeżeli propozycja będzie sensowna, to będziemy ją popierali. Dzisiaj zmiana ustawy w związku z tym, że paru sędziów nie ma ochoty do roboty... Nie, to... podważają legalność kierowania Trybunałem przez Julię Przyłębską. Dobrze, to nie jest mój ani partii opozycyjnych problem. To przecież nie my desygnowaliśmy panią Julię Przyłębską... Dodajmy, że cała piętnastka sędziów Trybunału jest wybrana głosami PiS-u. To jest po prostu, to jest ekipa wybrana przez PiS. Niektórym dawano pod osłoną nocy nominacje w Belwederze, tak jakby się wstydzono. Mam tutaj na myśli pana Moszyńskiego. Innym, na przykład, którzy byli w swoim czasie prokuratorami stanu wojennego, nie przeszkadzało dać taką nominację. No to macie co macie i działajcie. I prawdopodobnie bez poparcia opozycji, jak pan mówi, to nie nasz bałagan, my już raz daliśmy zielone światło, bez głosów ziobrystów, ta ustawa nie ma szans. I pewnie tak jest, jak pan redaktor mówi, dlatego się z tym nie spieszą, bo też zgodzę się z tym, co pan redaktor powiedział, nie wiem, czy przed wejściem na antenę, czy nawet już teraz na antenie, że mają takie ekspresowe tempo, że potrafią ustawy przyjmować w jeden dzień. Ale w tej sprawie tego nie robią. Nie robią, więc nie mają pewności. To zajmijmy się teraz, panie marszałku, tym, czym na pewno zajmie się Sejm na tym jednodniowym, specjalnie zwołanym posiedzeniu. Większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i Fundusz Ochrony Rolnictwa. To dwa kluczowe projekty, dla których zwołane zostało posiedzenie Sejmu, by ratować sytuację na wsi. Uratujecie? Panie redaktorze, rolnicy dzisiaj, oczywiście każda pomoc jest potrzebna. Dotacje, akcyza i tak dalej. To wszystko jest okej. Tylko tak naprawdę rolnicy dzisiaj to są w głównej mierze przedsiębiorcy. Ludzie, którzy odnajdują się świetnie w warunkach rynkowych. I dla nich dotacja czy pomoc socjalna jest mniej istotna niż urynkowienie ceny. I rząd właściwie przyjął fałszywy model interwencji. Bo należało spowodować skup zboża, zdjęcie nadwyżki zboża z rynku, aby cenę urealnić. Oni tylko tego chcą. Oni nie chcą 300, 400 zł. Oni chcą jednego, aby to zboże zeszło z rynku, żeby cena wzrosła, żeby nie było takiej sytuacji, że pomoc społeczna pomocą społeczną, cena nadal będzie niska, zboże zostanie, a do tego jeszcze 35 milionów tego zboża, które przyjdzie ze żniw. I cena będzie szybowała w dół. O to tutaj chodzi. Ale minister rolnictwa Robert Telus wczoraj mówił, 30% zboża u rolników już zostało wyeksportowane. Tak ogłosił wczoraj. Czyli po problemie? Nie, absolutnie nie po problemie i naprawdę jestem pełen podziwu na samozadowoleniem i autopromocją zarówno ministra rolnictwa, jak i komisarza do spraw rolnictwa. Są dzisiaj sytuacje takie, że ci, którzy skupili zboże, nie mają możliwości rynkowych go zbyć, a zatem bankrutują i nie będzie kto, panie redaktorze, bo to jest bardzo ważna informacja. Po żniwach nie będzie, gdzie rolnik miał jechać ze zbożem. Czyli nie dość, że jest niska cena, będzie jeszcze niższa. Dlatego, że zamiast urealnić cenę w wymiarze rynkowym... Co to znaczy urealnić cenę? To znaczy zdjąć nadwyżkę zboża z rynku. Ale w jaki sposób? Kto powinien odkupić państwo, to zboże? Skup interwencyjny. To proponowaliśmy. Skup interwencyjny, skupić to zboże, a później z Unią Europejską i ONZ wysłać to zboże do krajów potrzebujących. Ale minister Telus apeluje dzisiaj do rolników, by sprzedawali swoje zboże do skupu, żeby sięgali po te oferowane pieniądze. Przypomnę, ta cena za pszenicę ma być nie niższa niż 1400 zł za tonę. Dlaczego rolnicy tego nie robią? A panie redaktorze, pytanie za 100 punktów. Gdzie rolnicy z Mazowsza mają dzisiaj jechać i złożyć te zboże? Ja nie mam pojęcia. Ja też nie mam. I nikt ja tego... Nie znam mapy z elewatorów zbożowych. A ja panu chcę powiedzieć, że... nie ma takich miejsc? Że elewatory mają powierzchnię do zmagazynowania 700 tysięcy ton. 750 tysięcy ton. 350 tysięcy jest załadowanych. Zostało do załadowania 350 tysięcy. A my mówimy o nadwyżce 3 miliony ton. Dlaczego do tej pory nie są uruchomione porty, które mogłyby przewozić za ich pomocą, przepływać mogłyby dalej to zboże? Czyli rolnicy nie chcą, czy nie mogą sprzedawać zboża po tej oferowanej cenie 1400 rolnicy za tonę, za pszenicę? Rolnicy zrzymają się, że taka jest niska cena, ale jak już mają gdzieś jechać sprzedać, to nie wiedzą gdzie. No i taki kołowrotek, panie ministrze, panie redaktorze, przepraszam. No widzi pan, wczuwam się w to, bo ja rozmawiam z rolnikami, oni dzwonią od rana i dopytują się o różne rzeczy. Ale
jest taka narracja i tak to wygląda z tego, co mówi minister Telus, że rząd oferuje 10 miliardów złotych dla rolników na dopłaty, żeby zdjąć to zboże z ich magazynów, by mieli miejsce na przygotowanie na zboże ze żniw. Jak rząd można oferuje dopłaty, a rolnicy nie korzystają z tego. A jak chce rząd zdjąć te zboże? Zapłacić rolnikom za ich zboże. I gdzie to zboże wziąć? Jeszcze raz powtarzam, zostało 350 tysięcy, a nadwyżki jest kilka milionów. Nie ma odpowiedzi. Czyli problemu nie rozwiązano do tej pory. Nie rozwiązano. A po tym posiedzeniu Sejmu, po uchwaleniu tych dwóch ustaw, sytuacja się w jakikolwiek sposób zmieni? Zobaczymy, bo poszły do komisji teraz te ustawy i będzie przerwa na czas na pracę komisji. Tutaj nie przesądzamy. My nie chcemy pokazać, że mamy złą wolę. My chcemy tylko pokazać, że rząd przyjął fałszywy, mylny model ingerencji w tej kwestii. Ale ostatecznie, kończąc wątek rolnictwa, załatwił ten unijny zakaz importu kilku na razie produktów z Ukrainy. Pana zdaniem to rozwiązało w jakiś sposób problem zalewu kolejnych produktów rolniczych? W jakim stopniu tak, ale to jest wszystko za późno, bo to nie rozwiązuje tej sytuacji, która już jest. Ona działa jakby od dziś, ale przecież coś się stało od kilku miesięcy. To już naprawdę kończąc wątek rolniczy, rolny, pytanie do posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, panie marszałku, po ile są teraz młode polskie ziemniaki? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlatego że ja nie kupuję ziemniaków, bo po prostu ich nie jem. To może truskawki? Nie ma wiedzy o cenie truskawki. Nie wiem. 30-33 zł. 30-33 zł. No to będzie coraz niżej oczywiście, bo ich ziemniaki jest 18. 18 zł kilogram. Niesamowite. No i jak mieszkańcy dużych miast i tych mniejszych słyszą, że rolnicy mają dostać 10 miliardów i widzą, jakie są ceny na bazarku. No dobrze, to teraz panie redaktorze, ile kosztuje szynka od szwagra? Jest taka bardzo popularna na Mazowszu szynka. Trudno znaleźć niestety w Warszawie wędlinę poniżej 50 zł za kilogram. Pan jest bliższy prawdzie niż ja byłem, jeśli chodzi o te ziemniaki. Czyli ja znam bardziej ceny niż pan. Tak. Ja robię zakupy. Czy Bogusław Sonik to łakomy polityczny kąsek dla PSL-u? To przyzwoity parlamentarzysta z piękną kartą niepodległościową. A znajdzie się miejsce na listach PSL-u? O tym zawsze decyduje szef i kierownictwo. Ja gdybym miał podpowiadać, to bym powiedział, że to jest dobry nabytek parlamentarny. Bo dziś w tym studiu, czy dokładnie 4 godziny temu, poseł PO Bogusław Sonik pożegnał się ostatecznie z Platformą. Powiedział, że odchodzi dosyć długo, ten rozwód trwał. Tam chodzi głównie o kwestie światopoglądowe, kwestie dotyczące ustawy aborcyjnej. I od razu mówił, że potrzebna jest w Polsce taka centroprawicowa formacja, która może powstać ze zjednoczenia i spotkania PSL-u i Polski 2050. Jak wyciągnięta ręka. Miło słyszeć to, co mówi pan Bogusław Sonik. Z pewnością wie to, co wszyscy wiedzą, pan redaktor także, że u nas w sprawach światopoglądowych nie było, nie ma i nie będzie dyscypliny i może się czuć bezpiecznie ze swoimi poglądami. Czyli wziąłby pan na listy wyborcze PSL-u? Gdyby ode mnie zależało, tak, ale ja mówię, decyzja jest zawsze u szefa i kierownictwo na ten temat powinno się pewnie wypowiedzieć. Natomiast Jan Filip Libicki, poseł Marek Biernacki, Raś, Protasiewicz, Kamiński, oni to wszyscy prostu, ludzie, którzy oni, byli w Platformie, oni ze swoimi poglądami czują się skrzydłami u nas dobrze i bezpiecznie, bo wiedzą, że kiedy przychodzi czas rozstrzygnięcia w głosowaniu spraw światopoglądowych, to nikt im nie patrzy, w jaki sposób będą naciskali. Tak, nie, wstrzymałem się. Czyli kończąc wątek posła Sonika, mówi pan, zapraszamy. Ja, gdybym miał powiedzieć, to tak. Jak powiedziałem, u nas, tak jak w każdej strukturze partyjnej, jest schierarchizowany system i pewnie rozmowa z prezesem to jest ta podstawowa rozmowa. A minął już czas, panie marszałku, jak pan to sam ujął, strzelania focha w sprawie marszu 4 czerwca. Pójdziecie? Na pewno będzie godna reprezentacja Ruchu Ludowego na tym marszu. Z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem? Naprawdę na to jest czas. Powiedziałem to, co powiedziałem i to powinno dzisiaj wystarczyć. Godna reprezentacja Ruchu Ludowego na marszu będzie. Kropka. Ale do wyborców PSL-u powiedziałby pan tak. Każdy, kto czuje się wyborcą opozycji, powinien być na tym marszu? Powiedziałbym tak. Jeżeli macie taką potrzebę i chcecie być na tym marszu, dla każdego jest miejsce, dla każdego demokraty. Czyli, a pan się wybiera? No, nie wykluczam, panie redaktorze. Jeszcze trochę czasu jest. Tutaj nie robię żadnych ansów, fochów. Po prostu uważamy to za bardzo dobrą inicjatywę. I tak jak powiedziałem, reprezentacja Ruchu Ludowego na tym marszu będzie. Chyba Szymon Hołownia tak nie uważa, bo cały czas mówi, że ma inne aktywności. I też trzeba uszanować, że ma inne aktywności. Dlaczego zaraz stawia się pod pręgierzem kogoś, który mówi, wcześniej komuś obiecałem, nie chcę zawieść mieszkańców, bo chyba do Leszna się wybiera, jak się nie
nie mylę. Więc nie róbmy z tego sobie heheszek, tylko uznajmy, że taki ma pomysł na ten dzień. Nie chodzi o to, że nie chce stanąć na jednej trybunie z Donaldem Tuskiem. Moim zdaniem nie, bo niejednokrotnie stawał i pewnie nieraz jeszcze będzie stawał. Z kimś się umówił, chce dotrzymać słowa i ja to szanuję. Panie marszałku, Polskie Stronnictwo 2050, Polska Ludowa 2050, Trzecia Droga 2050. Polska Ludowa to dosyć oryginalne, panie redaktorze. Podpowiadam, Trzecia Droga 2050. Jaki będzie ten wyborczy szyld małżeństwa pracujemy PSL-u nad tym i Polski 2050? I na pewno niedługo poinformujemy, bo to też jest ważne. Chociaż dużo ważniejsze... nazwa może być kluczowa. Kluczowa, chociaż myślę, że dużo ważniejsze jest to, że jesteśmy tą formułą, która po pierwsze zdefiniowała się jako połączenie dwóch mniejszych środowisk, dzięki czemu po pierwsze dajemy handicap na zwycięstwo partii opozycyjnej. Ale pana zdaniem tam musi być, muszą być te trzy literki PSL, czy niekoniecznie? Powinny być. Przynajmniej jeżeli nie w tej części podstawowej, to w rozwinięciu, bo pamiętajmy, że jest określona liczba znaków wymaganych przez PKW. I tam ja rozumiem, że jeżeli nie w nazwie, to w rozwinięciu, a już na pewno w logo. No, ale także Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni, to się nie zmieści. Na żadnym szyldzie, na żadnym transparencie. A ja zapewniam, panie redaktorze, że się zmieści. O, układ jest taki między wami, wszystko pół na pół. Finansowanie, pieniądze potem z subwencji, miejsca na listach także pół na pół. Tylko kiedy będzie decyzja, kto gdzie kandyduje, kto gdzie bierze jedynkę, dwójkę, trójkę? Liderzy się spotkają i ustalą timing. Ja pracuję teraz w pakcie senackim, tam także są ciekawe rozwiązania, bo już przechodzimy na jakby konkretne rozwiązania personalne. Więc zarówno w pakcie senackim, jak i w porozumieniu z Polska 2050 PSL jesteśmy naprawdę w dobrym rytmie. Ale poda pan datę, kiedy poznamy lokomotywy wyborcze Nawet gdybym tę datę znał, a nie znam jej, to uważam, że o takich fundamentalnych rzeczach powinni informować liderzy lub ich rzecznicy. Jak pan wspomniał pakt senacki i pan mówi, że też już jesteście na finiszu ustalania, na ile problemem dla paktu senackiego jest start bezpartyjnych samorządowców, jak mówią w każdym okręgu wyborczym? Ja bym powiedział... że trzeba do tego podchodzić z rozwagą, roztropnie, nie lekceważąc, wiedząc, że ten projekt będzie miał lub już w jakimś stopniu ma pieczątkę takich sojuszników Prawa i Sprawiedliwości. Nawet są sygnały, że PiS może pomóc zbierać podpisy, tak, żeby w każdym okręgu wyborczym bezpartyjni samorządowcy wystawili kandydata. Ja jestem drugi raz w pakcie senackim jako przedstawiciel PSL-u i chcę powiedzieć jedno. Dużo łatwiej powiedzieć, że my wystawimy kandydatów we wszystkich okręgach, a dużo trudniej jest to zrobić. Ale macie analizy, ile mandatów paktowi senackiemu temu opozycyjnemu może odebrać start bezpartyjnych samorządowców? Może odebrać. Pamiętaj, jak dużo? No, panie redaktorze, mamy jutro posiedzenie, to będziemy mieć świeże analizy. Ale powiem tak, Konfederacja też się odgraża, że wystawi. Każde ugrupowanie ma prawo wystawić. Natomiast jak będzie, zobaczymy, myślę, już niedługo. Panie marszałku, o jeszcze jedną rzecz chciałem pana zapytać, bo rosyjski ambasador drugi rok z rzędu nieskutecznie próbował złożyć kwiaty w mauzoleum żołnierzy radzieckich. Rok temu został obrany czerwoną farbą. W tym roku przywitała go ukraińska instalacja, setki ukraińskich flag, krzyży, makiety zbombardowanych budynków, ale odchodząc rzucił, że nie pozwolono mu złożyć kwiatów w miejscu pochowania radzieckich żołnierzy wyzwolicieli. No, znany prowokator, prawda, więc wyćwiczony w prowokacjach, więc nie ma się czego innego po ambasadorze Rosji spodziewać niż tego, że będzie wykorzystywał tego typu sytuacje. Ja dziękuję za takich wyzwolicieli, którzy przynoszą niewolę. Dobrze się stało, że nie pozwolono, uniemożliwiono mu złożenie tych kwiatów. Tak, on zdawał sobie sprawę, że jedzie z dużym ryzykiem. Pewnie liczył też, że będzie oblany farbą. Nie stało się to będzie mniej zamieszania koło tego. A słuchał pan dzisiaj wystąpienia Putina z okazji 9 maja? Nie, pracowałem od samego rana. Czyli nie poświęca pan... Bo Putin... ale zapoznam się, bo mnie interesują te sprawy. Tak, jak większość państw na świecie chcemy widzieć przyszłość pokojową i stabilną. Proszę. Mówił Putin, dziś cywilizacja znów znajduje się w przełomowym momencie. Przeciw naszemu krajowi powstała prawdziwa wojna, daliśmy opór międzynarodowemu terroryzmowi. No to jest ta narracja. Pan jest zbyt młodym człowiekiem, ale ja pamiętam, panie redaktorze, że ustrój socjalistyczny zawsze bił się o pokój, zawsze o prawdę, praca, prawda i tak dalej. To wszystko są slogany, za którymi w ogóle nie ma treści adekwatnej do tego słowa. Dziękuję za to, młody człowiek, ale ja też pamiętam.
Niestety. Jeszcze jedna rzecz na koniec, panie marszałku, bardzo, bardzo bolesna. Po tej niewiarygodnie bulwersującej, tragicznej sprawie śmierci 8-letniego chłopca Kamila, zakatowanego przez ojczyma, jak zawsze w takich sytuacjach odezwał się chór polityków mówiących przywrócić karę śmierci. Pan też jest tego zdania? Abstrahując od tego wydarzenia, należy rozmawiać o tego typu rozwiązaniach. Oczywiście każdemu z nas zaciskają się pięści, kiedy myśli o tym oprawcy, zwyrodnialcu, który doprowadził do śmierci biednego, nieszczęśliwego dzieciaczka, pełnego ufności pewnie, prawda, mówiącego do niego tato. No to jest po prostu... Ale nie odpowiada pan na moje pytanie. Przywrócić karę śmierci czy nie? Odpowiedziałbym panu od razu, panie redaktorze, na to, gdyby to nie było tego kontekstu. Ja generalnie jestem za tym, żeby kara śmierci była. Natomiast mówienie o tym w kontekście tej śmierci zawsze ma taki podtekst emocjonalny, a sprawie nie powinny emocje towarzyszyć. Czyli pana zdaniem generalnie w Polsce powinna istnieć kara śmierci? Tak, tak. Wie pan, że w takiej sytuacji Tomasz Komenda na przykład by już nie żył. Wiem, panie redaktorze, i myślę, że będę gotowy i jestem gotowy do dyskusji na ten temat, ale pewnie mamy nie wiem, za dużo czasu. Czasu jeszcze trochę mamy. Pytanie właśnie, ale sugeruje pan, że nie w takim momencie wracać do tej dyskusji. Nie. Bo dzisiaj z trybuny sejmowej padały takie hasła, macie krew na rękach, bo blokujecie przywrócenie kary śmierci. No, ale oczywiście przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych wychodzili i robili już politykę. Dziękuję pięknie. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.